to zamykamy drzwi. Dzień dobry. Witaj. Proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Rozpoczynamy posiedzenie komisji. Pani poseł. Otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia. Stwierdzam kworum. Posiedzenie zostało zwołane w trybie artykułu 152 ust. 2 regulaminu Sejmu. Ten przepis regulaminu stanowi, że na pisemny wniosek 1/3 posłów członków komisji przewodniczący komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie komisji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, czyli w ciągu 30 dni od dnia 5 lutego 2018 roku. Zgodnie z wnioskiem grupy posłów porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nieprawidłowości przy przechowywaniu oraz podawaniu pacjentom szczepionek wykrytych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Czy ktoś z państwa wnosi uwagi do porządku dziennego? Nie widzę. W związku z tym krótki wstęp i uzasadnienie, dlaczego ten wniosek został złożony. Panie ministrze, poprosimy o informację na temat tego, kto wykrył nieprawidłowości przy przechowywaniu szczepionek, w ilu miejscach, w jakich województwach, jaka liczba tych szczepionek, ilu pacjentom podano te szczepionki o wątpliwej historii przechowywania, jakie działania podjął minister zdrowia w tej sprawie, jakie działania podjął GIF i GIS, czyli Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny. Poprosimy o precyzyjne informacje, żeby nie przeciągać zbędnie dyskusji, tylko ustalić fakty i stwierdzić stan bezpieczeństwa zdrowotnego naszych pacjentów, szczególnie tych najmniejszych. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, szanowni państwo, zanim w sposób konkretny odpowiem na to pytanie, jestem przygotowany, mamy wszelkie zestawienia, chciałem powiedzieć, że sprawa ma dwa aspekty. Jeden zdrowotno-medyczny, a drugi administracyjno prawny i związany z pewnymi procedurami bezpieczeństwa, które my mamy ustalone na bardzo wysokim poziomie, co mam nadzieję również potwierdzą moi znakomici koledzy ministrowie, którzy mnie tutaj wspomagają. I proszę mi dać dosłownie jedno zdanie, panie przewodniczący, żeby uspokoić pacjentów. Szczepionki, które znalazły się poza łańcuchem dystrybucji, badamy na jak długo i w jakich warunkach i do jakiego stopnia, w sposób bezpieczny według ekspertów WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, mogą być podawane pacjentom i taka użycie takich szczepionek, to są szczepionki, które mają swoje działanie, więc są skuteczne i są bezpieczne. Nie znaczy to, że jakkolwiek opowiadamy się za tym, że takich szczepień należy używać. Takich szczepień nie należy używać. Wielokrotnie podkreślaliśmy to, że szczepionki powinny być transportowane i przechowywane w zimnym łańcuchu dystrybucji i jak gdyby tutaj nic się nie zmieniło, nadal to podtrzymujemy. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, to powołuję się tutaj na dokument Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku na temat stabilności szczepionek w podwyższonych temperaturach i bardzo chętnie też udostępnię tabelę, która to pokazuje. Ale nie o to pytał pan przewodniczący, a pan przewodniczący oczekuje konkretnej odpowiedzi, więc pozwolę sobie odtworzyć kalendarium działań naszych służb, czyli Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego, również wojewódzkich inspektorów. Szanowni państwo, wyżej wymieniona sprawa rozpoczęła się w dniu 26 października 2017 od zawiadomienia lubuskiego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego przez państwowego powiatowego inspektora w Zielonej Górze dotyczącego przeprowadzenia. Panie ministrze, na sekundę przerwy. Bardzo proszę o ciszę na sali. Przez inspektorów sanitarnych w dwóch podmiotach leczniczych, w wyniku której stwierdzono naruszenie warunków przechowywania szczepionek. A więc pierwsze ustalenia, pierwsze kontrole były z inicjatywy służb, które zareagowały właściwie po
tym przerwaniu prądu, które nastąpiło ze względu na losowe zdarzenie, to wszyscy wiemy, dlatego doszło do przerwania prądu. Inspektorzy sami zaczęli to sprawdzać. W dniu 23 października, 31 października 2017 tenże lubuski wojewódzki inspektor farmaceutyczny dokonał kontroli w tych podmiotach na podstawie artykułu 120b ustawy Prawo farmaceutyczne. Proszę mi wybaczyć niecytowanie całej ustawy. I wyniki kontroli potwierdziły zastrzeżenia inspektorów sanitarnych. W dniu 15 listopada 2017 roku wpływają kolejne pisma Państwowego Powiatowego Inspektora w Zielonej Górze dotyczące przeprowadzenia kontroli w podmiotach leczniczych. Dodatkowo wojewódzki inspektor farmaceutyczny ze względu na trudną sytuację kadrową w inspektoracie, mamy tam dwóch inspektorów farmaceutycznych. Ja wiem, że to nie jest przedmiotem tego pytania i tych naszych dyskusji, jednakże inspektoraty oba działają bez struktury pionowej, podlegają pod wojewodów. To jest sprawa, która jest nierozwiązana od wielu lat, a tego typu kryzysowe sytuacje na pewno lepiej byłyby rozwiązywane, gdybyśmy mieli pionizację inspekcji sanitarnej i farmaceutycznej. Wtedy to, wracając do odpowiedzi na pytanie pana przewodniczącego. Skierowane zostało pismo do wojewody lubuskiego z prośbą o przeprowadzenie dodatkowych kontroli podmiotów leczniczych zgodnie z właściwością wojewody. 17 listopada, dwa dni później, z lubuskiego urzędu wojewódzkiego wpływa pismo z wynikami kontroli dwóch podmiotów potwierdzających naruszenie warunków przechowywania szczepionek. Od 6 listopada 2017 roku do tego samego inspektora farmaceutycznego napływają kolejne informacje przekazywane przez powiatowe stacje sanitarne w zakresie przerwania łańcucha chłodniczego. W trakcie przeprowadzonych działań odbyły się liczne spotkania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Jak wiecie państwo, do podmiotu leczniczego z kontrolą może wejść, przepraszam za kolokwializm, Państwowa Inspekcja Sanitarna, natomiast Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna tylko wtedy, kiedy jest podejrzenie uchybień, w związku z czym koordynacja działania tych służb jest tutaj konieczna. W dniu 30 listopada nawet podpisano porozumienie pomiędzy obu inspekcjami w sprawie kontroli nadzoru nad szczepionkami oraz sposobem przekazywania informacji. 20 grudnia Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny wydał pierwsze decyzje administracyjne na podstawie artykułu 120 punkt 1 Prawa Farmaceutycznego, stanowiącego, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących jakości produktu leczniczego znajdującego się w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazuje w drodze decyzji zniszczenie produktu leczniczego, czy tam jak nazywamy tu utylizację. Przepraszam, bo pan szybko mówi, jaka to data jest? 20 grudnia 2018 roku. Przepraszam, oczywiście 17, przepraszam. Bo nie mieliśmy jeszcze grudnia 2018, więc trudno powiedzieć, że wtedy jakieś działania zostały podjęte. W międzyczasie odbywały się liczne spotkania w tej sprawie w Urzędzie Wojewódzkim wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Ja skrócę tą moją wypowiedź. Kontroli poddano 20 podmiotów leczniczych w tamtych postępowaniach. 20 jest nadal w trakcie kontroli. Wydano 80 decyzji dotyczących utylizacji produktu leczniczego na koszt podmiotu. Każda decyzja odrębnie dla każdej szczepionki i każdego numeru serii. Tak się zwykle czyni. Przy czym są to decyzje indywidualne dotyczące wyłączenia szczepionek będących w stanie posiadania podmiotu i nie mają skutków prawnych dotyczących pozostałych produktów danej serii pozostających w obrocie na terenie kraju. To już wczoraj wyjaśniliśmy na Komisji do Spraw Szczepionek. Mamy również przygotowane zestawienie liczby zgłoszonych przypadków przerwania zimnego łańcucha, może by uprzedzić pytanie pana przewodniczącego i ewentualne pytanie, poza województwem lubuskim. Także nie, o to pan pytał też, panie ministrze. Chodzi o liczbę zgłoszonych przypadków przerwania zimnego łańcucha poza województwem lubuskim od października 2017 roku. I tak, w województwie dolnośląskim 4, kujawsko-pomorskim nie było, lubelskim 1, w województwie łódzkim 10, małopolskim 6, mazowieckim 2, podlaskim 4, świętokrzyskim 1, zachodniopomorskim 1, razem 29. I nie wymieniłem tych województw, gdzie była zera, dla, że tak powiem, państwa oszczędności czasu. Szanowni państwo,
Powiedziałem o tych, że tak powiem, komplikacjach, jeśli chodzi o zorganizowanie działań inspekcji. Natomiast też współpracowaliśmy i Ministerstwo Zdrowia w mojej skromnej osobie współpracowało z wojewodą lubuskim, który potwierdził, że ostatecznie w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że w 70 podmiotach leczniczych doszło do przerwania zimnego łańcucha chłodniczego w przechowywaniu preparatów szczepionkowych, w tym w 10 podmiotach były realizowane szczepienia osób preparatami szczepionkowymi pochodzącego z przerwanego łańcucha chłodniczego. Szczepionki z obowiązkowego programu szczepień podano 448 osobom. Kontrole, tak jak mówię, były przeprowadzone przez służby wspomagane przez część GIS-u, czyli stacje sanitarne epidemiologiczne. Dobrze. Szanowni Państwo, mamy sporządzoną listę wszystkich podmiotów, gdzie te szczepienia zostały podane, rodzajów szczepionek i liczby osób, którym te szczepionki zostały podane, którą mam przed sobą. I trwają w tej chwili dalsze postępowania. Myślę, że tutaj wspomoże mnie raportem z bieżącego stanu pan minister, zmierzające do tego, aby stwierdzić dokładnie w jakim stopniu, na jak długo ten łańcuch został przerwany i czy tutaj możemy mówić o tym superbezpieczeństwie, z którym mamy do czynienia w tak zdefiniowanym systemie kontroli monitoringu obrotu szczepionkami, czy musimy oprzeć się o zdanie ekspertów WHO i powiedzieć, że niestety tutaj z jakiegoś powodu popełniono niedopatrzenie, błąd i tylko możemy zapewnić, że nie powinniśmy mieć do czynienia z sytuacją paniki i że te szczepienia są skuteczne i bezpieczne. To, że szczepienia są bezpieczne i skuteczne, potwierdziły także dane zebrane od producentów bezpośrednio. My pozwoliliśmy sobie zgłosić się bezpośrednio do nich. W ich HPL-ach, charakterystykach produktów leczniczych jest oczywiście podkreślone to, że one powinny być w łańcuchu, tym zimnym łańcuchu dystrybucji przewożone i przechowywane i my z tym nie dyskutujemy. Natomiast zapytaliśmy producentów, co by się stało, czy mają jakieś badania potwierdzające, oprócz tego raportu WHO, na który już się powoływałem, że te szczepionki zachowują swoje stabilne działanie. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś ma do załatwienia inne sprawy, panie, panowie posłowie, to proszę je załatwić poza salą. Proszę kontynuować. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, i tak na przykład otrzymaliśmy od producenta zapewnienie, że szczepienie przeciwtężcowi jest, że mają badania producenci, czy ten producent potwierdzający spełnienie wymagań specyfikacji produktu końcowego przez okres 6 miesięcy dla szczepionki przechowywanej w temperaturze 36 plus minus 1 stopień, a więc to, co w tabeli, którą Państwu pokazywałem, WHO pokazuje na poziomie 37 stopni, czy też przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby przez okres 6 miesięcy w temperaturze plus 25 plus minus 1 stopień. Czyli krótko mówiąc, mamy sytuację taką, że jeżeli dojdzie do opuszczenia tego łańcucha chłodniczego, to jeszcze, to wtedy już okres przydatności do użycia tej szczepionki nie obowiązuje, ale nadal bezpiecznie można ją podać przez okresy, które tutaj zostały wymienione i które są wymienione w dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia w tabeli. To przepraszam, że znowu przeskoczyłem na ten temat, ale to bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas najważniejsze. Nie wiem, czy pan przewodniczący pozwoli na uzupełnienie. Może pan minister chciałby coś jeszcze powiedzieć na temat kontroli przeprowadzonej przez głównego inspektora farmaceutycznego, czy przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, no bo tutaj zorganizowaliśmy szybko takie działania i witamy pana inspektora sanitarnego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Oczywiście, że pozwolę, bo to sprawa jest ważna i za chwilę panowie będą mówić. Ja tylko mam jedną do pana prośbę. W związku z tym, że rozmawiamy o sprawie niezwykle poważnej, ale też mamy komisję zwołaną w trybie nadzwyczajnym, w trybie artykułu 152. Dotrzymałem terminu trzech dób
od zwołania do posiedzenia zgodnie z regulaminem, ale państwo nie przedstawiliście żadnej informacji na piśmie. Ja pana poproszę w związku z tym, oczywiście panowie za chwilę będą kontynuować informacje, żeby na jutro przedstawić nam, gdybym mógł poprosić do jutra do 10, to samo o czym pan mówi, te dokumenty, na które się pan opiera, żeby przekazać kopię tych dokumentów, żeby nie było gadania o tej sprawie, tylko żeby były dokumenty. To nam ułatwi pracę. Byłoby łatwiej, gdyby już były, no ale trudno, rozumiem. To na jutro bym poprosił. Bardzo proszę, panowie, oddaję głos. Oczywiście, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo, wypowiedź ministra chciałem tylko dla porządku uzupełnić o wytłumaczenie względów proceduralnych. Cała sytuacja zaczyna się od kontroli inspekcji sanitarnej, która podczas kontroli, co jest ważne, zabezpiecza szczepionki, w stosunku do których jest podejrzenie, że nie został zachowany zimny łańcuch. Niestety zabezpiecza tylko na podstawie KPA, bo nie mamy przepisów szczegółowych ani w ustawie o działalności leczniczej, ani w ustawie prawo farmaceutyczne w tym zakresie. Niemniej jest przepis, te szczepionki są już zabezpieczone przed ich użyciem. Następnym etapem jest wejście inspekcji farmaceutycznej, która dokonuje stosownego spisu tych szczepionek do celów dowodowych, prowadzi postępowanie, które kończy się decyzją o utylizacji, która tak naprawdę to jest decyzją, która jest ważna dla podmiotu, gdzie jest ten nakaz utylizacji, czyli nie może być użyte to do innych celów, jak też pozwala podmiotowi, który prowadzi działalność leczniczą, zdjęcie z tak zwanego stanu tych produktów, bo inaczej no, te produkty nie mogą być, szczególnie co jest ważne dla działalności przedsiębiorcy, z tego stanu zdjęte. Także więc tu najważniejsze. Tematem. Szanowni państwo, bardzo proszę o ciszę na sali. Pani poseł, proszę bardzo. Jest ta weryfikacja i to zabezpieczenie wstępne, natomiast daty decyzji nie świadczą o tym, że szczepionki te są w tych gabinetach używane. Natomiast tutaj newralgiczny jest okres od zaistnienia przypadku do ewentualnych kontroli, bo w tym momencie, co się akurat bardzo dziwnie wydarzyło na jednym terenie, dlatego że przypadki przegrzania leków w zimnym łańcuchu to jest znane, ale nigdy nie było przypadku takiego, żeby w tym zakresie te leki były dalej stosowane, przynajmniej nie mam wiedzy w tym zakresie. I tutaj jakby od strony inspekcji już w tej chwili sanitarnej, która ma pewne możliwości, też nie do końca doprecyzowane w przepisach prawa, jest ustalenie, czy przed tymi kontrolami były te szczepionki podawane. Ktoś jeszcze zabiera głos? Panie przewodniczący, już powiedziałem, 448 osób w województwie lubuskim miało podane te szczepienia mimo przerwanego łańcucha chłodniczego. A ile osób poza województwem lubuskim? To ustalamy w tej chwili. Czyli nie mamy tej wiedzy? Ustalamy w tej chwili, ile osób w innych województwach mogło otrzymać takie szczepienia. Podałem panu przewodniczącemu i państwu liczby kontroli i tych, które w różnych województwach miały miejsce od października zeszłego roku. Czy ktoś jeszcze zabiera z państwa strony? Pan minister Bosobkiewicz, proszę bardzo. Zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, lekarze w punktach szczepień oczywiście nie mogą i nie powinni podawać szczepionek po przerwaniu ciągłości łańcucha chłodniczego bez uzyskania informacji od organów i od firm, że dana szczepionka na pewno nie straciła swoich właściwości i jest bezpieczna. W przypadku omawianym przez nas w tej chwili wiemy, że tak krótki czas nie mógł wpłynąć na ich jakość i bezpieczeństwo, ale nie zmienia to faktu, że ci lekarze w ten sposób postąpić nie powinni. Czyli konkludując, możemy powiedzieć, że
Żadne z dzieci zaszczepionych nie było zagrożone, ale lekarze popełnili proceduralny błąd. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Myślę, że pytań będzie sporo, bo bardzo proszę. Pan, zaczynam od pana posła. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panowie ministrowie. Rozmawialiśmy już na ten temat wczoraj i z mównicy, i potem na zespole. Ja mam trzy bardzo konkretne pytania i bardzo proszę o trzy bardzo konkretne odpowiedzi. Panie ministrze, pan tak dość luźno, wymiennie stosuje te określenia bezpieczeństwo i skuteczność. Jeżeli chodzi o raport, na który się pan powołuje, on mówi wyłącznie o skuteczności, natomiast nie mówi nic o bezpieczeństwie używania szczepionek, które miały przerwany łańcuch chłodniczy. Jeżeli pan minister byłby inaczej, ja proszę o przedstawienie badań, które mówią o bezpieczeństwie tych szczepień. Jeżeli chodzi o te blisko 500 osób, o których już państwo wiecie, że zostały zaszczepione produktami wadliwymi. Czy te osoby zostały poinformowane, powiadomione przez państwa, czy wszyscy, którzy zostali zaszczepieni w tamtym czasie, mają powody obawiać się, że to ich dotyczy? Czy państwo macie nazwiska, adresy tych osób, czy dotarliście do nich, czy ich powiadomiliście o tym? Jest to ważne też o tyle, że ci rodzice, z tego co ja wiem, planują pozew zbiorowy. Mają prawo to wiedzieć. Ostatnie pytanie. Pan minister kolejny raz pokazuje tę listę placówek, w których doszło do uchybień. My też chcielibyśmy tę listę poznać. Wczoraj pan minister odmówił mi wglądu w tę listę, więc ja bardzo proszę o konkretną odpowiedź na pytanie, z jakiego powodu ta lista jest tajna, kto konkretnie jaką klauzulę tajności tej liście nadał, a jeżeli nie, to proszę o udostępnienie jej dzisiaj. Dziękuję. Już udzielam momencik po kolei. Chciałem pana posła przypomnieć, że ja dosyć precyzyjnie sformułowałem oczekiwanie w stronie ministerstwa. Nie mamy dokumentów na dzisiaj. Nie chcę wszczynać o tym dyskusji, bo szkoda czasu na to. Jutro do 10 poprosimy komplet dokumentów w tej sprawie. Po prostu. Nie ma tu żadnych klauzul tajności. Informuję pana, że nie ma takiej możliwości, żeby była jakakolwiek klauzula tajności w tej sprawie. I nikt jej nie mógł nałożyć. W związku z tym wszystkie dokumenty na stół. Pani poseł Gądek. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panowie ministrowie, szanowni państwo. Sytuacja wydaje się nieprawdopodobna, ale już wiemy, że zaistniała. Dziwi mnie tym bardziej fakt, że znam doskonale jako lekarz praktyk normy i uregulowania, które muszą być zachowane, jeżeli chodzi o kwestię ciągu chłodniczego. Ale nie dyskutuje się z faktami, zaistniało to. Wydaje mi się to nieprawdopodobne, bo u nas, kiedy mieliśmy przez 12 godzin maksymalną temperaturę jednorazową 10 stopni w lodówce, która była stwierdzona przez nasz personel, oczywiście nie przy kontroli, już doszło do utylizacji szczepionek po konsultacji z powiatowym inspektorem sanitarnym. Każdy podmiot ma obowiązek monitorować dokładnie ciąg chłodniczy, nie na zasadzie takiej, że wyłapane coś jest w czasie kontroli. Kontrola tylko potwierdza zapisy z określonego czasu, w którym sekwencyjnie przychodzi do danej placówki medycznej. Więc myślę, że tutaj należy też jakby zwrócić uwagę na to, jak wyglądają kontrole, jak są respektowane te kwestie, które są generalnie ustawowo zapisane. Gdyż wiemy doskonale o tym, że tak naprawdę bezpieczeństwo naszych pacjentów i bezpieczeństwo szczepień jest niesamowicie ważne, biorąc pod uwagę różne aspekty, nad którymi się nie będę rozwodzić. Ale mamy jeszcze jeden problem. Zajmujemy się kwestią ciągu chłodniczego w poradniach i bardzo dobrze. Natomiast ja oczekiwałabym od pana ministra, oczywiście na piśmie, informacji, jak wygląda kontrola ciągu chłodniczego w aptekach. Ponieważ o ile ja się, że tak powiem, orientuję, apteki kontroluje inspektor farmaceutyczny, a nie kontroluje inspektor sanitarny w tym zakresie. Czy te normy są spełniane, czy ciąg chłodniczy jest tam zapewniony, bo przecież apteki, nie tylko podmioty medyczne, mają na stanie szczepionki. My niechętnie szczepimy szczepionkami z apteki, ponieważ nigdy nie wiemy, co się dzieje ze szczepionką pomiędzy zakupem jej w aptece, nawet jeżeli tam były zachowane reguły ciągu chłodniczego, a tym, kiedy pacjent trafia do punktu szczepień.
Zdarzały się sytuacje, kiedy pacjent zajechał na targ i w 20 stopniach na tylnym siedzeniu leżała sobie ta szczepionka i po kilku godzinach przyjeżdżał z nią do tego, żeby zaszczepić, i to czasami dziecko. W związku z czym myślę, że problem jakby sam się odkrył, dosyć duży, i zdaję sobie sprawę, że dzisiaj tego oczywiście nie otrzymamy i nie wymagam tego jak nikt tu na sali, natomiast bardzo bym prosiła o taką informację. Co ze szczepionkami w aptekach, kto je kontroluje i w jakim trybie, czy nie występują podejrzenia, że tam nie ma zachowanego ciągu chłodniczego, i jak tą sprawę rozwiązać na przyszłość. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, po kolei pani poseł Chybicka. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie ministrze. Dla mnie, jako dla starego pediatry, który pracuje z malutkimi dziećmi 42 lata, to wszystko, co pan powiedział, to brzmi po prostu przerażająco. Dlaczego? Dlatego, że kalendarz szczepień dotyczy głównie dzieci maleńkich. W pierwszym roku życia dzieci są szczepione na większość chorób zakaźnych. Tak, oczywiście, żeby je zabezpieczyć w późniejszym czasie. Moje pytanie do pana jest, ja bym chciała, żeby, myślę, że tam jest pewnie w tym raporcie, w jakim wieku było te 448, podejrzewam, głównie dzieci i głównie dzieci w pierwszym roku życia. I jakie kroki zostały podjęte przez Ministerstwo Zdrowia, żeby stwierdzić, że wszystkie te dzieci są absolutnie w porządku. Mówienie o tym, że ta szczepionka była dobra i skuteczna, to jest, przepraszam bardzo, ale na jakiej podstawie? Odporność u dziecka wytwarza się przez jakiś okres czasu. Czy państwo zdążyli pokontrolować u tych 448 dzieci przeciwciała na konkretne choroby, na krztusiec, na te wszystkie szczepionki, które przeleżały się nie w takiej temperaturze jak trzeba? Kolejne pytanie jest moje takie. Dlaczego nie zadziałały rozporządzenia ministra zdrowia na państwa stronie? Ja przed chwileczką weszłam na tą stronę, czarno na białym jest napisane. To się może zdarzyć, że się prąd wyłączy, bo to jest życie. Ale wtedy utylizacja jest konieczna. Państwo mogą zabrać sobie te szczepionki, sprawdzać je, nie wiem co z nimi zrobić, ale według waszych zasad powinny one być zutylizowane. A zatem jakie kroki zostały podjęte w stosunku do jednostek, które złamały te zakazy i poszczepiły te dzieci? I potem my się dziwimy, że mamy takie silne ruchy antyszczepionkowe. No to jest po prostu strzelenie sobie w kolano w pewnym sensie, bo każdy rodzic, który teraz się dowie, że dostało dziecko szczepionkę albo nieaktywną, a nie daj Boże, cokolwiek mu się będzie działo, to będzie wina tego, że ta szczepionka nie leżała w lodówce, chociaż wcale tak być nie musi. Dlatego te państwa działania dla mnie osobiście są mało wyraźne, mało klarowne i mało ostre. One powinny być szarp. Ci, co to zrobili, powinni zostać ukarani, bo powinni byli to utylizować. Nie narażać tych dzieci i ich rodziców na to, że choćby będą mieli podejrzenie, że coś jest nie tak, bo mówię, dziecko będzie miało katarek i to będzie wina tej szczepionki, choć to nie będzie wina. I druga sprawa, zaliczone jest szczepienie w książeczce, odfajkowane, podczas gdy może ono było jednak nieaktywne. Więc ja bym chciała wiedzieć, co państwo konkretnie zrobili. Tutaj już padło pytanie. Czy wszystkich, żeście ze wszystkimi rodzicami rozmawialiście? Czy wiadomo, jak się mają te dzieci? A kwestia tego, czy szczepienie zadziałało, czy nie, to nie wierzę, że potraficie to powiedzieć, bo to jest raczej wykluczone. Jest to kwestia odpowiedzi układu odpornościowego, która się różnie zdarza u różnych chorych i to u różnych zdrowych i też chorych dzieci. Nie wiem, czy były wśród tych dzieci, które zostały zaszczepione, jakieś dzieci z chorobami przewlekłymi. To jest pytanie, bo wtedy ta szkoda jest dużo większa. Także ten państwa raport jest jakby kluczowy i stanowcze. To właściwie powinno pójść przesłanie z Ministerstwa Zdrowia. Pani poseł, na sekundę przeproszę. Szanowni państwo, pani poseł, poczekamy. Proszę pani poseł. To przesłanie, które powinno dać Ministerstwo Zdrowia, to powinno być bardzo ostre, że to nie powinno było się zdarzyć, ma się przechowywać zgodnie z tym, co właśnie ministerstwo powiesiło na stronach, i że to się nigdy więcej nie zdarzy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani poseł Libera Małecka.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, wysoka komisjo. Tak jak powiedział pan, panie ministrze, tu są dwa aspekty. Jeden jest medyczny, a drugi jest związany z prawem. W tym medycznym pan wczoraj na wystąpieniu na sali sejmowej i dzisiaj zapewnia, że te szczepionki są bezpieczne i są skuteczne. Ja chciałabym usłyszeć od pana deklarację, a także argument, skąd ta pewność, panie ministrze, na podstawie czego? Ponieważ producenci produkujący szczepionki rzeczywiście mówią, że przez kilka dni czy przez pewien okres czasu one nie muszą być przechowywane w warunkach odpowiedniego schłodzenia, ale równocześnie nie biorą odpowiedzialności za skuteczność. Więc skąd pan ma tą skuteczność? To jest pierwsza moja uwaga. Natomiast druga, która dotyka właśnie tego aspektu prawnego czy też nadzoru. Otóż tak, szczepionka to jest lek. Czyli powinien być pod nadzorem GIF-u przede wszystkim i wszystkie ustawy, przepisy i dyrektywy unijne, które obowiązują leki, również powinny być zastosowane do szczepionek. Jeżeli tak, to o ile ja dobrze rozumiem, GIF ma również w swoich obowiązkach nadzór nad transportem i dystrybucją. Więc moje pytanie jest, jakie były poczynienia inspektora farmaceutycznego między październikiem a grudniem, czyli dwa miesiące, kiedy działo się to wszystko i nie doszło do utylizacji, bo utylizacja tutaj była absolutnie jedną, jedyną metodą z wyboru. I dlatego też uważam, że w tym przypadku niestety jest zaniechanie ze strony nadzoru. Pan minister mówi o tym, że tutaj powołuje się na WHO. WHO tylko rekomenduje i opiniuje, a nie nadzoruje, panie ministrze. Dziękuję. Pani poseł Radziszewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie chcąc powtarzać, co powiedzieli moi koledzy, moje koleżanki, chciałabym zapytać pana ministra, mam nadzieję, że taką informację dostaniemy w dokumentach, o które prosił pan przewodniczący komisji. Dlaczego to wszystko tak długo trwało? Dopiero jak sprawa stała się medialna i, że tak powiem, wszystko wyciekło w przestrzeń publiczną, to teraz są reakcje. No tak nie powinno być. Jeżeli stała się taka sytuacja, jak się stała i został ten ciąg chłodniczy przerwany i to na poziomie przychodni, ale taka sytuacja może się zdarzyć i w placówce, i w aptece, że brakuje prądu. Okazuje się, że nie jesteśmy tak energetycznie bezpieczni. Nawet no, w każdej sytuacji, w każdym kraju może coś takiego się zjawić. Czy na bazie tego incydentu, który się zdarzył, przygotowaliście państwo szczegółową instrukcję postępowania wtedy, kiedy zostanie przerwany ten ciąg chłodniczy? Jak zabezpieczyć szczepionki, kiedy stwierdza się natychmiast, no, tak jak w tym przypadku, jest przerwana dostawa energii elektrycznej? Co powinien zrobić ktoś, kto jest odpowiedzialny za przechowywanie szczepionek? Jakie konkluzje wyciągnęliście państwo z tej sytuacji i jakie efekty będą na papierze i w działaniu wynikające z tej wyjątkowej sytuacji, która się wydarzyła? Ja mam nadzieję, że państwo również wtedy, kiedy dokładnie wszystko sprawdzicie i będziecie wyciągać konsekwencje, na ręce przewodniczącego komisji przekażecie informację dotyczącą wyciągniętych konsekwencji w stosunku do osób, które potencjalnie mogły narazić na szwank zdrowie swoich pacjentów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz ja chciałem jeszcze dopytać, bo panie, ja tak z dużą uwagą, jeszcze pani poseł, to proszę bardzo, bardzo proszę, pani poseł Czechysz. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Panie ministrze, szanowni państwo, ja chciałam powiedzieć tutaj, apelować też do osób, które zabierają głos albo podejmują działania w sprawie szczepień, żeby naprawdę wyważali każde słowo. Poszczepienia to bardzo, bardzo ważna sprawa dla poszczególnych dzieci, a także dla całej populacji i nie możemy doprowadzić do tego, aby zachwiać realizacją kalendarza szczepień, który zresztą jest co roku ustalany. To taki ogólny apel. Myślę, że to spotkanie również specjalnie nie sprzyja spokojowi w tym temacie, ponieważ pojawiają się kolejne problemy. Natomiast ja dziś, no pytanie, mnie się wydaje,
na podstawie tych tutaj stwierdzeń i pana ministra wystąpienia i głównych inspektorów, że nadzór, tak zresztą od lat, sprawowany był do tego momentu zgodnie z wszelkimi procedurami. Wiem o tym, bo też pracowałam w inspekcji sanitarnej, że inspekcja sanitarna bardzo rygorystycznie sprawdza wszelkie procedury dotyczące przechowywania zarówno leków, jak i szczepionek, dystrybuje szczepionki. I tutaj, jeśli chodzi o, i co do procedur, co do tego zachowania łańcucha chłodniczego, każda z jednostek jest zobowiązana posiadać procedurę, według której postępuje. I jeśli został łańcuch przerwany, to na pewno była to indywidualna decyzja lekarza czy jednostki, w której pracuje. W związku z tym tam należy szukać odpowiedzialnych za tego typu działania i to zastanowić się, czy to jest po prostu, gdzie tu jest jakaś wina, jeśli ona jest. To jest pierwsze. Po drugie, jeszcze chciałam, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, bo pan przewodniczący, gdy myśmy dostali tylko temat taki posiedzenia komisji, a pan przewodniczący wysłał pytania do pana ministra, nie? Aha, bo myślałam, bo gdyby były, to chciałabym, żebyśmy też otrzymywali te pytania. Nie, nie wysłałem. Także, no to dobrze, to w takim razie ja źle to dosłyszałam, tak zrozumiałam z wypowiedzi. Także na pewno trzeba ten temat dokładnie przeanalizować, wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy no, zachowali się po prostu nieroztropnie, trudno to określać. Ale poczekamy jeszcze na ostateczne, że tak powiem, oceny. Ale dobrze, myślę, że sytuacja się po prostu wyjaśni, a najważniejsze to, abyśmy nie robili niepotrzebnego zamętu wokół tej sprawy, oczywiście wyjaśniając ją do końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie ministrze, każdy minister zdrowia spotyka się z sytuacjami kryzysowymi. To tak jest, po prostu. Taka to robota jest. Ale jak jest kryzys, to trzeba reagować. I trzeba reagować proceduralnie. Pan minister na podstawie informacji ustnej przekazał nam, że pierwsze sygnały o tym, że doszło do przerwania ciągu temperaturowego szczepionek, doszło 23 października. Tak przynajmniej zdołałem zanotować. Rozumiem, że w materiale pisemnym będzie to wszystko bardzo dokładnie opisane. Widzę, pani poseł. 23 października. Zaś decyzję o utylizacji państwo podejmujecie 20 grudnia. Więc co się dzieje przez 2 miesiące? Państwo opowiadacie o tym, że 30 listopada, przypominam, 23 października, a państwo i Ministerstwo Zdrowia, poważna instytucja w poważnym państwie, mówi o tym, uwaga, że 30 listopada podpisano porozumienie między głównym inspektorem sanitarnym a głównym inspektorem farmaceutycznym. Panowie, jakie porozumienie? O czym wy mówicie? Wy jesteście w jednym Ministerstwie Zdrowia, pan sprawuje nad nimi nadzór. Jakie wy porozumienia podpisujecie? Wy powinniście razem kontrolować i wyciągać z tego wnioski, karać poszkodowanych, a nie podpisać porozumienia. Karać tych, którzy spowodowali poszkodowanie, nieprawidłowe podanie szczepionek, pani poseł, jeśli pani chce precyzyjnie. Ja chcę wiedzieć od pana ministra jedną rzecz. Ile kontroli i jakich zlecił minister zdrowia w tej sprawie? Minister zdrowia, ile kontroli, w jakim zakresie, w jakim wymiarze i o jakiej tematyce? Jakie czynności podjęliście państwo, żeby dotrzeć informacyjnie do pacjentów, którym podano nieprawidłowe szczepionki? Jakie działania podjęliście, żeby dzisiaj w lutym dowiedzieć się, ile dzieci w innych województwach otrzymało nieprawidłowe szczepionki? Ile podmiotów straciło uprawnienia bądź poniosło inne formy kar nałożonych w związku z podaniem nieprawidłowych szczepionek? I w końcu, panie ministrze, pan z taką lekkością bytu mówi, że te szczepionki są bezpieczne. Dokumenty na to poprosimy. Nie raport WHO, tylko opinie pisemne, w których państwo zwróciliście się, do kogo i w tej sprawie zwróciliście się w sprawie, czy te szczepionki są bezpieczne i odpowiedzi, że one są bezpieczne. Bo ja panu przytoczę, panie ministrze, artykuł 120 prawa farmaceutycznego, który mówi jasno. Przechowywanie i przekazywanie szczepionek zgodnie z procedurami i tak dalej oraz ich wymagań jakościowych właściwy organ nakazuje w trybie decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień lub zniszczenie szczepionek na koszt stacji sanitarno-epidemiologicznych, o których tam mówimy. Prawo mówi jasno, przerwano, zutylizować.
Jeżeli są bezpieczne, to po co utylizowaliście? Skoro ministerstwo mówi, że coś jest bezpieczne i nic się nie dzieje, to po co wydaje decyzje utylizacyjne? Jeśli wydaje decyzje utylizacyjne, to znaczy, że jest zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów. To jest logiczne. Tu nie trzeba naprawdę prowadzić analizy. Dlatego, panie ministrze, nie chcę tutaj uprawiać, zresztą do pani poseł Czech pierwszy raz się odniosę i ostatni. Pani poseł, to spotkanie jest konieczne, a nie niepotrzebne. To spotkanie jest dokładnie konieczne. Dlatego, że dokładnie będziemy zawsze wyjaśniać każdą taką sytuację, bo każda instytucja pracuje prawidłowo, jeżeli czuje nad sobą nadzór. W związku z tym, panie ministrze, kończąc, poprosimy na jutro precyzyjne informacje. Ja doformułuję, że oddaję głos pani poseł Hrynkiewicz, żeby nie przedłużać dyskusji opartej tylko na słowach. Panie ministrze, ile kontroli, ilu pacjentów, ile szczepionych, bo pan tylko powiedział, ile wydano decyzji utylizacyjnych. Pan powiedział 80. Chcemy wiedzieć, ile porcji szczepionych zutylizowano. Ile dawek. Nie ile decyzji, ile dawek. I państwa działanie po kolei z pełnym kalendarium. Panie ministrze, i poradzę panu coś. Zarówno Posobkiewicz, pan minister Posobkiewicz, jak i główny inspektor farmaceutyczny pracowali ze mną już przez 4 lata. Oni doskonale wiedzą, co to znaczy raport kalendarzowy. Proszę o przygotowanie na jutro raportu kalendarzowego, panie ministrze, postępowań, działań, co w którym dniu, kto jaką decyzję podjął i efekt tych decyzji. Nie chcę wchodzić w pana kompetencje, nie będę narzucał obowiązków innym. Do pana to mówię, że takie oczekiwanie zgłaszamy do pana do jutra do 10 rano. Pani profesor Hrynkiewicz. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo, ja króciutko. Jeśli przyczyną tego, że te szczepionki były niewłaściwe, jest przerwanie łańcucha chłodniczego, to należy domniemywać, iż od wielu lat taka sytuacja miała miejsce. To znaczy, że te szczepionki spokojnie były przechowywane w urządzeniach, które narażone są na przerwanie łańcucha chłodniczego. I w związku z tym chciałam zapytać pana ministra Arłukowicza tym razem, chciałam zapytać, jak państwo w takich sytuacjach reagowaliście i gdzie można te protokoły, kiedy państwo utylizowaliście, kontrolowaliście, utylizowaliście te szczepionki, które uległy zepsuciu bądź zagrożeniu i gdzie można z tymi raportami się zapoznać. A także jakie pan podejmował działania, żeby przechowywać te szczepionki w warunkach, kiedy nie są narażone na przerwanie łańcucha chłodniczego, bo są takie urządzenia przecież, które można wykorzystywać. Druga sprawa, dlaczego one są w aptekach, jeśli apteki nie mają przerwanego, są narażone na przerywanie łańcucha chłodniczego. Także docieramy tutaj do sprawy. Ja myślę, że pan minister Posobkiewicz udostępni mi takie raporty. Ja zobaczę kiedy, ile, jakie, w jaki sposób to było. Jest pan przecież już, nie wiem, 7 rok chyba, czy 8, głównym inspektorem sanitarnym i tak samo główny inspektor farmaceutyczny. I zobaczymy te raporty i rzeczywiście sprawa jest bardzo ważna, bardzo poważna i wymaga rozważenia w kontekście nie tylko tego jednego zdarzenia, tylko zdarzeń, które mam takie wrażenie, musiały mieć miejsce, skoro w takich warunkach braku zabezpieczenia przed narażeniem tych szczepionek na utratę ich właściwości były przechowywane. Pani poseł Hrynkiewicz. Ja rozumiem, że pani poseł Hrynkiewicz będzie prowadziła śledztwo w sprawie działań podejmowanych przez ministra Arłukowicza. Życzę powodzenia, proszę śledzić, a mi proszę nie przeszkadzać w robocie. Ja będę wyjaśniał każdą sytuację stanu zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów, a pani niech wyjaśnia działania minister zdrowia, nie tam ode mnie. Niech pani pójdzie do 89 roku. Polecam pani stronę GIF-u, GIS-u, niech pani czyta, te wszystkie kontrole tam są, a decyzje utylizacyjne znajdzie pani na stronach internetowych GIF-u. Jeśli pani by zechciała pogrzebać, bardzo proszę. A teraz proszę pozwolić mi pracować, a pani niech się zajmuje historią. Czy ktoś ma jakieś pytania w tej sprawie? Jeśli nie, to panie ministrze. Bo dzisiaj ta komisja trochę taka przegadana, oddaję panu głos. Pan udzieli odpowiedzi na te pytania, a jutro do 10 poprosimy raport pisemny. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałbym podziękować za wypowiedź bardziej. Nie sądzę, że ta komisja jest przegadana. Myślę, że jest dość konkretna. Pani poseł Czech, która w dużej mierze odpowiedziała na pytania, które zostały postawione przez innych posłów, ale jeszcze się do nich odniosę.
Chcę podkreślić, że szczepienia to bardzo ważna sprawa i tak naprawdę przestrzeganie kalendarza szczepień jest absolutnie kluczową rolą dla nowoczesnego państwa. U nas tych szczepień jest coraz mniej. Chciałbym uciec od dyskusji politycznych i o tym, kiedy był ministrem i ilu, jak spadła liczba szczepionych, że dwa razy, ile mieliśmy utylizowanych szczepionek i tak dalej. Te inspekcje, mam takie wrażenie, działają poza podziałami politycznymi. Pewnie można by było je lepiej zorganizować, w sensie ich pionizacji. I pewnie mogły to zrobić bardziej poprzednie rządy i reagowałyby one jeszcze lepiej, ale na warunki, w jakich działają, wydaje mi się, że nie działają źle. Natomiast odnosząc się jeszcze do Państwa wypowiedzi i do Państwa pytań. Nadzór bezsprzecznie działał tutaj zgodnie z procedurami i podkreślam, że te procedury istnieją, w związku z czym ich tworzenie nie ma większego sensu. One powinny być przestrzegane i są przestrzegane, powinny być respektowane rygorystycznie i tak również zadziałały tutaj. Nie było tutaj wady systemowej. Trzeba podnieść to, o czym też mówiła pani poseł Czech i o czym państwo też wspominali. Decyzje o podaniu tych szczepionek to były decyzje jednostek, podmiotów leczniczych. Nad nimi nadzór sprawuje wojewoda, ma je na swojej liście. Nadzór ten sprawuje przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy im podlegają. Również tam swoją rolę ma do odegrania inspekcja farmaceutyczna, czyli te brzydko nazywając sanepidy. I co do odpowiedzialności osób, które zdecydowały się podać szczepionki, które były poza łańcuchem dystrybucji. Toczy się, jak Państwo doskonale wiecie, pisały też o tym media, postępowanie prokuratorskie i to wyjaśni prokurator, czyli osoba powołana do tego, aby zobaczyć, czy zdrowie i życie ludzi, nie pacjentów, ludzi, bo to są zdrowi ludzie, których szczepimy, nawet jak są chorzy, to jest to przeciwwskazanie, a szczególnie tych naszych małych pacjentów, o czym mówiła na przykład pani poseł Chybicka, sprawdzą, czy było zagrożone i zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec tych osób. Jeśli chodzi o pytanie pana posła Skuteckiego dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności. Pan powiedział, że one dotyczą skuteczności, a nie dotyczą bezpieczeństwa. Ten raport, na który ja się powołuję, który każdy może przeczytać zresztą na komisji, wczoraj państwo powiedzieli, że to jest często ściągany dokument. Ja się bardzo cieszę, bo to oznacza, że poziom wiedzy w zakresie epidemiologii, która jest bliska mojemu sercu, będzie wyższy w społeczeństwie polskim. Ten raport oczywiście dotyczy czy stabilności głównie w różnych temperaturach produktu, a co za tym idzie ich skuteczności tych preparatów i bezpieczeństwa. Raport Światowej Organizacji Zdrowia oparty jest o prace eksperckie, ale również wszelką dostępną literaturę. Także panie przewodniczący, to jest właśnie evidence-based medicine, a nie eminence-based medicine, czyli dlatego też nie zwracamy się do ekspertów tylko i wyłącznie, szczególnie polskich, pytając ich, co na ten temat sądzą i oni mają swoje zdania na ten temat, często bardzo rozbieżne, tylko właśnie analizuje Światowa Organizacja Zdrowia literaturę, tam są osoby, które znają się na tej analizie i na tej podstawie, na podstawie również badań stabilności szczepionek, poszczególnych preparatów, decydują, jak długo te szczepionki mogą być używane. Natomiast to, co my mamy w Polsce i te procesy, które obowiązują, to jest szeroki margines bezpieczeństwa tworzony wokół tych produktów. Tutaj moją wypowiedź zaraz uzupełni pan minister Posobkiewicz, który państwu powie. Ja jeszcze dodam, że szczepienia, czy te szczepionki, tak, preparaty, owszem, zgadzam się, że to są leki, one poddawane są takim stres testom polegającym na szybkim podniesieniu temperatury tych szczepionek i wtedy bada się tą stabilność i ich skuteczność. No w ten sposób to jest robione. Jestem po konsultacjach z biotechnologami, jak to się odbywa i wystarczy porozmawiać po prostu ze specjalistami, w jaki sposób to jest robione. Potem są z tego publikacje, z tego są, że tak powiem, grube tomiska
specjalistycznej literatury, w której to można wszystko przeczytać. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o pytanie pani poseł Lidii Gądek, pani powiedziała, że przy plus 10 stopniach Celsjusza, więc dwie powyżej tego łańcucha, doszło do utylizacji szczepionek. To bardzo dobrze. Pani powiedziała, że należy to monitorować. Oczywiście, że tak. Ministerstwo na stronach, które były już tutaj cytowane, dokładnie o tym mówi. Także tutaj jest pełna zgoda i chwała Państwu za to. I każdy podmiot powinien się w ten sam sposób zachowywać. To znaczy zawiadomić odpowiednie służby, które sprawdzą, czy doszło do przerwania tego łańcucha, w jakim stopniu, na jak długo. Proszę pamiętać o tym, że lodówki bardzo często trzymają temperaturę. Jak są wyłączone na kilka godzin, a temperatura jest ustawiona na 2 stopnie, to często nie przekroczy 8 stopni. Po to są inspektorzy, po to są wnikliwe kontrole. Po to też podpisywaliśmy, panie ministrze, porozumienie między służbami, aby więcej osób mogło kontrolować te jednostki i poszczególne, jak ja to już mówię, te sławne lodówki stojące w przychodniach. Dobrze. Ciągi chłodnicze, o to pytała pani poseł Gądek, dotyczą oczywiście i aptek, czyli dystrybucji, i przychodni. Kontrolują to obie służby, które tutaj są reprezentowane. To jest też dobra praktyka dystrybucyjna, która jest regulowana rozporządzeniem ministra zdrowia, która ma umocowanie w cytowanym przez pana przewodniczącego prawie farmaceutycznym. Pani profesor Chybicka, pani poseł, mówiła o kalendarzu szczepień, mówiła o indywidualnym podejściu do pacjenta. Tak, oczywiście, że lekarz na samym końcu bada pacjenta, decyduje o tym, komu podać szczepienie, czy dziecko nie ma infekcji, jaka to jest infekcja. Także tutaj nic się nie zmienia. Natomiast podkreślam jeszcze raz, nadzór nad instytucjami, czyli podmiotami leczniczymi, sprawuje wojewoda. Nadzór nad sposobem przechowywania lekarstw, w tym szczepionek, również w łańcuchu chłodniczym, w aptekach nadzoruje główny inspektor farmaceutyczny i wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, którzy podlegają wojewodzie. Mówiłem już o tej niespójności i braku struktury pionowej, która w tym wypadku, kiedy trzeba mieć siły szybkiego reagowania, pewnie lepiej by zadziałały, gdybyśmy taką strukturę mieli. Myślę, że tutaj o komentarz pokusi się jeszcze pan minister Niewójt. To, że szczepienia są nieaktywne, czy są aktywne, no wydaje mi się, że najlepiej decydują eksperci, którzy dla całego świata globalnie o tym decydują. Proszę pamiętać o tym, że szczepienia używane są również w bardzo gorących krajach Azji czy Afryki i tam wydaje się, że również ten łańcuch dystrybucji nie jest tak bardzo szczelny, to są często biedniejsze kraje, a jednak mamy prawie wyeradykowane polio na przykład i nie mamy żadnych zachorowań i to jest dzięki szczepieniom. I gdyby było tak, że one muszą być cały czas w łańcuchu dystrybucji, tak jak producenci podkreślają, oczywiście proszę Państwa, że producenci podkreślają to, że muszą być w łańcuchu, dlatego że producenci też mają pewien interes ekonomiczny już poza wszystkim, a poza tym oni bardzo chętnie oczywiście ten margines bezpieczeństwa zachowują, bo są odpowiedzialni za produkty, które wytwarzają. A my jesteśmy odpowiedzialni, żeby ten margines trzymać, bo jesteśmy odpowiedzialnym państwem. Tak było za poprzednich rządów i tak jest w tej chwili również. Natomiast one nie pozostają w sprzeczności. To, co mówi WHO i to, co mówią nasze procedury, to, co jest napisane w prawie farmaceutycznym, które cytował pan przewodniczący, pan minister już się wyrywał tutaj, że jeszcze to skomentuje. Nieprawdą jest, odpowiadając na pytanie pani poseł Budziszewskiej, jeśli dobrze usłyszałem. Radziszewskiej, bardzo przepraszam.
że teraz następuje reakcja. Ja czytałem Państwu tą sekwelę, tą sekwencję zdarzeń, która nastąpiła, no to nie jest teraz reakcja, te służby działają cały czas, w nich są zatrudnione setki osób, jeśli chodzi o główną inspekcję. Niestety tych wojewódzkich inspektorów jest bardzo mało, natomiast one działają ciągle i ciągle, że tak powiem, Państwa strzegą. Są instrukcje postępowania, są procedury. Mówiłem już o konsekwencjach w stosunku do osób, które zostały narażone na niebezpieczeństwo. W tak zwanym międzyczasie wydaje mi się, że odpowiedziałem na pytanie pani poseł Libery Małeckiej o skuteczności szczepień versus to, co producenci, i że powinien być pod nadzorem GIF, nad transportem i dystrybucją. Powiedziałem już o dobrej praktyce dystrybucyjnej. Odniosłem się już do tego, co powiedziała pani poseł Czech. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz chcę podkreślić, że to, co się dzieje w mediach w tej chwili, to jest pożywka dla ruchów antyszczepionkowych. Jeżeli my pozwolimy sobie na to, że będziemy szczepić coraz mniejszą liczbę osób w populacji, nie będziemy mieli odporności populacyjnej, nie będziemy mieli kordonu bezpieczeństwa nad tymi dziećmi, które nie mogą być szczepione, na przykład chorymi na nowotwory, które mają zaburzenia immunologiczne, i nie chcę wyobrażać sobie nawet sytuacji takich najbardziej potrzebujących małych istot. Wczoraj padła propozycja ze strony jednej z pań, żeby wstrzymać kalendarz szczepień. Proszę Państwa, proszę nawet nie myśleć o takim rozwiązaniu, bo proszę sobie poczytać książki historyczne, proszę sobie poczytać o epidemiach, które zabijały duże części mieszkańców Europy, i proszę o tym pomyśleć troszkę szerzej. Dobrze. O evidence-based medicine i eminence-based medicine już mówiłem. Także chciałem podkreślić, że jest to logiczne, ponieważ jest to ten szeroki margines bezpieczeństwa, który kraje cywilizowane, w tym Polska i większość krajów Unii Europejskiej ma. Dlatego jest łańcuch chłodniczy i dlaczego nie pozostaje to w sprzeczności z dokumentem najmocniejszym, na który możemy się oprzeć, czyli dokumentem Światowej Organizacji Zdrowia. Nie mamy mocniejszego. Jeszcze odnosząc się do tego, co mówiła pani profesor. Jeżeli my wiemy o tym, że te szczepienia są skuteczne, bezpieczne, stabilne, nie chcielibyśmy siać paniki, nie chcielibyśmy narażać. Oczywiście, że możemy poziom przeciwciał zbadać u tych pacjentów, których jesteśmy w stanie zidentyfikować, tylko no, trzeba sobie zadać pytanie, po co? Odpowiedź immunologiczna, jak pani profesor doskonale wie, też zależy od bardzo wielu kwestii, jest kwestią indywidualną, a jednak no, nie badamy tej odpowiedzi. Mamy po to kalendarz szczepień i to po to mamy jasno określone, w których momentach życia dokonujemy szczepień, żeby się tego trzymać i maksymalizować jak gdyby profity płynące ze szczepień, które bezsprzecznie są, i one no, trudno naprawdę z nimi dyskutować w odniesieniu do tych chorób i wielu innych. Poproszę o uzupełnienie pana ministra Posobkiewicza i pana ministra Niewójta, bo może o czymś zapomniałem, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo. Ja już częściowo cytowałem te dane, natomiast dostarczymy je na godzinę 10 w ramach możliwości, tak jak się umawialiśmy. Myślę, że pan przewodniczący chciał usłyszeć potwierdzenie, także potwierdzam. Oczywiście się podzielimy tymi danymi, one nie są żadną tajemnicą. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Możemy w tym przypadku mówić z jednej strony o przepisach, procedurach i zasadach, z drugiej strony też dokładnie o tym przypadku, co się stało. W tym przypadku, po tym huraganie, który wystąpił, inspektorzy sanitarni nie czekali na zgłoszenie albo na meldunki z punktów szczepień z informacją, czy macie prąd, czy nie macie, tylko sami skontaktowali się od razu z tymi wszystkimi punktami i w tych miejscach, w których doszło do przerwania dostawy prądu i podwyższenia temperatury w urządzeniach chłodniczych, bo tylko w takich urządzeniach, chciałbym podkreślić, przechowuje się szczepionki,
No nie ma lepszych znanych miejsc. Takie miejsca są zabezpieczone w różny sposób. Nasze magazyny, które mamy w inspekcji, oprócz stałego monitoringu temperatury, w przypadku przerwy w dostawie prądu jest monitoring i jest wysyłany SMS do osoby odpowiedzialnej. Załączają się agregaty prądotwórcze po to, żeby tą temperaturę utrzymać odpowiednią. Jak wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę, każdy system gdzieś może zawieść. I w takim przypadku, jeżeli mimo sprawnych lodówek i agregatu zastępczego, ale nawalenia systemu wysyłającego informacje, dojdzie do podwyższenia temperatury, takie przypadki też były i dochodziło oczywiście do utylizacji szczepionek. W tym przypadku mieliśmy do czynienia, o czym było wspomniane, że kilku lekarzy wbrew tym zasadom, biorąc na siebie odpowiedzialność, podali te szczepionki. Przeprowadzając na chłodno analizę, zgodnie z tym raportem WHO-owskim, jesteśmy przekonani, że jeżeli jakieś pytania są, to proszę potem do mikrofonu będę słyszał i proszę też dać mi skończyć. Ci lekarze wzięli odpowiedzialność. Tutaj nie była wina systemu ze strony państwa, tylko w poszczególnych kilku ZOZ-ach lekarze wzięli na siebie odpowiedzialność, czego już to wcześniej mówiłem, oczywiście zrobić nie powinni. Były utylizowane preparaty szczepionkowe przy niewielkich wahaniach temperatury na terenie Polski w różnych miejscach. Huragan wystąpił nie tylko w województwie lubuskim i nie tylko w październiku, więc postępowanie i procedury organów nadzorczych w tym przypadku są jasne. Są również wytyczne zarówno ministra zdrowia, jak i głównego inspektora sanitarnego, jak w takim przypadku należy postępować. Jeżeli chodzi o szczepionkę, przepraszam, jeżeli to będzie jeszcze raz powtórzone, oczywiście ważna jest jej i skuteczność, i bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, że szczepionka jest zamknięta w sposób szczelny i tutaj w tym przypadku zmiany temperatury nie ma do czynienia z otwieraniem tych szczepionek, żeby coś się mogło w nich biologicznie zadziać, tylko było podwyższenie temperatury. Jeżeli były wykonywane badania, o których wspominał pan minister Czech, te stres testy z podgrzewaniem tych preparatów i określone było, że one na wiele tygodni są równoważne tym bez chłodzenia, to świadczy o tym, że przy kilkugodzinnym czy kilkunastogodzinnym zmianie temperatury te szczepionki swojej jakości i bezpieczeństwa nie tracą. Ale oczywiście nie zmienia to faktu, że zasady i procedury są jakie są. Ten ciąg chłodniczy jest po to określony, żeby szczepionka mogła być przechowywana tak długo, jak określony jest jej termin ważności. Czyli jeżeli będzie przechowywana w 2 do 8 stopni w lodówce, to producent gwarantuje, że ona utrzyma cały czas taką samą jakość i bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś nie trzymałby w lodówce, no to po kilku tygodniach jej jakość oczywiście się zmieni. Pamiętajmy o tym, że szczepionki stosowane były wtedy, jak lodówek jeszcze nie było. Oczywiście nikt wtedy nie produkował szczepionek na tak długi okres. W tej chwili dzięki możliwym technologiom, dzięki możliwym systemom bezpieczeństwa, producent wypuszcza daną partię i określa jej roczny, dwuletni bądź trzyletni termin ważności pod warunkiem zachowania tego ciągu chłodniczego. Patrząc od strony administracyjnej, my nie możemy określić innych temperatur dla przechowywania, jak tylko te, które są zgodne
z charakterystyką produktu leczniczego, czyli z zachowaniem ciągu chłodniczego od wyprodukowania poprzez magazyny centralne, magazyny wojewódzkie, aż do przekazania do tych magazynów w poszczególnych ZOZ-ach. Zwróćcie Państwo uwagę, że szczepionkę po wyjęciu z lodówki niekiedy pielęgniarka chwilę podgrzewa, żeby nie miała tego schłodzenia efektu zimnego podawanego preparatu dla dziecka. Nikt nikogo nie szczepi w lodówce. To nie jest ważne, żeby było podawane, ale ważne, żeby było przechowywanie tych preparatów w odpowiedniej temperaturze. Tutaj system nadzoru zadziałał. Te ZOZ-y powiadomione zostały, jak mają postępować. Kilku lekarzy te zasady złamało i taki jest ten stan obecny. Bardzo dziękuję. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Jeszcze pani poseł, bardzo proszę. Sopkiewicza. Jak to się stało, że ci lekarze weszli w posiadanie tych uszkodzonych szczepionek? Ja nie jestem do końca pewien, czy pani profesor mnie dokładnie słuchała tego, co ja mówiłem. Dokładnie słuchałam, bo pan przerzuca winę na lekarzy, nieodpowiedzialnych lekarzy. Więc jak oni mogli wejść? Gdzie oni je przechowywali? Pani profesor, proszę o chwilę uwagi. System wygląda w ten sposób. W danym roku, na następny rok, po wysłuchaniu opinii Rady Sanitarno-Epidemiologicznej i zespołu do spraw szczepień pediatrycznego przy Ministrze Zdrowia, główny inspektor sanitarny podpisuje program szczepień ochronnych na następny rok. Minister Zdrowia ogłasza... Panie ministrze, przepraszam bardzo, czy pan mógłby jakby indywidualnie wytłumaczyć pani poseł, jak skąd się biorą szczepionki? Bo to taki, to trochę na Komisji Zdrowia, że... Niech pan indywidualnie pani poseł wytłumaczy, pani profesor, przepraszam. Czy pani chce na głos, żeby powiedzieć, skąd się szczepionki biorą u lekarzy? To mówiąc krótko, pani profesor, ten ostatni magazyn jest w punkcie szczepień, który jest w danym ZOZ-ie. Jak się dzieje, że pani poseł Gądek mówi o tym, że przynosi do niej pacjent jakąś szczepionkę i ona nie wie, jaka to jest szczepionka jej podaje. Pani poseł, ja, pani poseł, bardzo proszę się na mnie nie gniewać, ale ja jednak zamknę posiedzenie komisji, a pana posła ministra, jeśli mogę poprosić o indywidualne uzasadnienie, wytłumaczenie pani profesor, skąd się biorą szczepionki w gabinetach, będę wdzięczny. Minister, jeszcze chce coś powiedzieć? Jeśli pan przewodniczący będzie uprzejmy udzielić mi jeszcze głosu, to ja pozwolę sobie zacytować wytyczną, bo to też było takie pytanie, ponieważ do mnie dotarła z tego supportującej grupy stanowisko ministra zdrowia w sprawie określenia jednolitych zasad postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacjach wystąpienia w podmiotach leczniczych zaniedbań w zakresie przechowywania szczepionek przeznaczonych do realizacji programu szczepień w Polsce. I proszę mi dać zacytować dosłownie dwa kapitały. Jednocześnie zgodnie z artykułem 18 ustawy 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, szczepionki kupione przez ministra zdrowia są transportowane i przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach określonych w przepisie prawa farmaceutycznego. Podmiot leczniczy realizujący szczepienia ochronne u pacjentów, tak mieliśmy do czynienia z taką sytuacją teraz, przy użyciu szczepionek udostępnionych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie szczepionek i jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby preparaty szczepionkowe zostały w pełni wykorzystane w jego realizacji zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. W przypadku niedotrzymania, bardzo proszę Państwa o chwilkę uwagi jeszcze, dobrze, jeśli można, powyższych wymogów i powstania szkody polegającej na zniszczeniu szczepionek przeznaczonych do szczepień obowiązkowych w ramach realizacji świadczeń, minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie przedłożonego przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej podania w sprawie podejmuje działania wyjaśniające względem podmiotu przechowującego szczepionki wraz ze wskazaniem okoliczności zniszczenia. Następnie wezwany podmiot jest skazywany do zapłaty, natomiast można też skierować sprawę na drogę sądową, tak już skracając tąże procedurę. To będzie w dokumentach na jutro, ale może żeby też domknąć i to dosłownie już ostatnie zdanie, zanim pan przewodniczący odłączy mnie mój mikrofon.
Proszę Państwa, 10 tysięcy punktów szczepień jest pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrola w nich następuje minimum raz w roku, a jeśli jest to podmiot duży, to wtedy jest dwa razy w roku. Po wyłączeniach prądu mieliśmy monitoring co jeden tydzień, raporty przekazywane do ministra zdrowia i myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby zamknąć. Znajdzie się to w raporcie pisemnym. Dobrze, ja tylko chciałem doprecyzować, żeby Pan powiedział, jaką datę nosi ten dokument i kto go stworzył. 2014 rok, czerwiec. A kto go stworzył? Stanowisko ministra zdrowia. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.